Witam. Ja będę zmieniał tor w sprzątał węża zbożowego królewskiego. Nie, muszę powiedzieć szczerze, że nie był dawno wyciągany tutaj pod tym korzeniem. Więc zobaczymy, co on na to. Ja muszę go, mam tutaj takie pudło kartonowe, przegląd na ten czas. Zobaczymy, co on na to. Jest piękny. Tak się prezentuje. Pokaż się tutaj do kamery. Pytongu. Wracamy go do pudełka. No i co? Posprzątam to wszystko. Tutaj bardzo dużo wylinki jest, takich różnych rzeczy. Nie będę nagrywał, jak zbieram tor, bo to nie ma sensu raczej. Widzimy się później. No jak widzimy, tor jest wybrany. Pod torfem jest. Są płytki, pod płytkami jest piasek, kabel grzewczy i folia aluminiowa. Tu mam tor przygotowany, jeszcze mam tam więcej. No i co? Szypuję torf. Widzimy się za chwilę. Torf wsypany. Elegancki, nowy, świeżutki. Teraz będziemy wsadzać korzeń, to drewno, co tam on za nim siedzi. No i będziemy go wpuszczać. I co, korzeń już jest. Tu jeszcze jest jeden taki korzeń, ale on mi trzyma teraz akurat aparat. No co, dajemy węża. Jest tu gościu. Minimalnie może troszkę chudy. Nie jest taki chudy wcale. Jadł niedawno. Trzeba mu dać mieć jeszcze. Może jutro, może dzisiaj zacznę. Pozostałości po wylince ma tutaj. Bardzo ładny jest. Pyton królewski. Są to bardzo spokojne węże. Dość łatwe w hodowli. Czyli terrarium raczej pustynne, suche, dość suche, mała wilgotność. Starczy pojemnik z wodą, jakiś większy. Jest wszystko gitara. No i 28 stopni. Gdzieś tak jest, może 7. Nie, to nawet chyba będzie z 25 gdzieś, no. A, z 25 też wystarczy. Widać, on już tu jest bardzo długo. Nie wiem nawet ile, ze 3 lata na pewno. Nie narzeka. Znaczy jakaś dobra kryjówka, on tam wsiądzie, on tam sobie wejdzie i praktycznie węża nie ma. Chodzi wieczorem czasami, a że mu się jeść chce, no to szuka po terrarium.
Bardzo. Zniemy go jeszcze tu na chwilę. Tutaj niech sobie wejdzie. Pięknie. Spadnie. To co? No to chyba tyle. Później jeszcze wsadzę ten patyk długi, co mam, taki co mi trzyma teraz kamerę. Wyczyszczę pojemnik, który ma na wodę. No i szyby też przeczyszczę trochę. No i wsadzę w prowadnicę. Chyba finał. To nara. Tak się przedstawia całe terrarium. Z nim mówiłem już siema, ale nara w sumie, ale pokażę wam jeszcze to. Tak się całe przedstawia. Tutaj wleję jeszcze wodę. O, jeszcze wam pokażę warunki mojego brata. Tutaj jest trochę mniejsze, jak się na pewno się nie znam. Fajny okaz, to jest tu, to jest chyba jakaś powiedzmy loteria, ale regalis czy coś takiego. Nieduży pająk już. Pokażę wam węże jeszcze. To jest ciekawy wąż. Heterodon zachodni. Tak syczy zawsze. Często syczy. Co fajny wąż. Zapnijmy go. Jeszcze wam pokażę. Tutaj jest wąż mahoniowy. Bardzo ładny też. Myślę, że tego przejmę. Może się dogadam z bratem. Żebym go wziął w sumie. Sobie. Fajnie. Na razie to są w takich pojemnikach przejściowych. Oczywiście nie robione terrarie dla nich i tak dalej. Bardzo fajnie może. No to tyle. Na razie.